Witam, nazywam się Danuta Sterna, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i już kolejny raz zapraszam Was na mój blog Oświata poświęcony edukacji. Tym razem będzie o testach. Mamy różny bardzo stosunek jako nauczyciele do testów. Są nauczyciele, którzy uważają, że bez egzaminów, bez sprawdzania tego typu testami nie można nauczać. Ale są też nauczyciele, którzy próbują znaleźć jakieś inne rozwiązania. I dla nich właśnie, a może i dla tych pierwszych też, jest ten wpis, który jest zatytułowany Zamiast testów, OK zeszyt. Chciałabym Wam przedstawić takie możliwości, ale nie tylko, że trzeba to zmienić, że trzeba na przykład coś zrobić, ale nie wiadomo jak. Tam w tym wpisie będą pomysły, jak to zrobić. OK zeszyt w sensie takim, że to jest portfolio uczniowskie, które może być użyte do tego, aby monitorować pracę uczniów. I co jest w tym wpisie, o czym będziemy mówili? Będziemy przede wszystkim mówili o refleksji uczniowskiej. Jak można wykorzystać refleksję uczniów, aby monitorować ich nauczanie, aby sprawdzać, czego się nauczyli. Również bardzo ważny element też oceniania kształtującego, informacja zwrotna, czyli komentarz do pracy ucznia. Jak on może być jeszcze wykorzystywany oprócz tego, że podajemy go, ten komentarz uczniowi. W ogóle wszelkie rodzaje podsumowania. I tutaj jest też taki jeden pomysł, bardzo dla mnie oryginalny, zaczerpnięty z artykułu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie nauczyciele proponują uczniom sposób oceniania w postaci prezentacji końcowej. Prezentacji, czego się nauczyłem. No i żeby taką prezentację wykonać, to trzeba mieć z czego. I właśnie OK zeszyt, jak każde inne portfolio, może służyć temu, żeby zaczerpnąć tam materiały, które pokażą, udowodnią, że uczeń się czegoś nauczył. Będziemy też kawałeczek o tym, jak dobrze działa portfolio czy OK zeszyt na rodziców, którzy mogą na bieżąco śledzić postępy uczniów, swoich dzieci i mogą ewentualnie interweniować, gdy dziecko ma trudności. Będzie jeszcze coś kompletnie specyficznego dla OK zeszytu, który propagujemy w OK zeszycie, mianowicie widoczne ciągi uczenia się. I no więcej oczywiście będzie we wpisie, ale bardzo Was zachęcam, dlatego że to takie ciągi sam nauczyciel może wymyśleć, które ciągi akurat będą dla niego odpowiednie, aby pomóc zarówno uczniom, jak i sobie w nauczaniu. Zakończę ten wpis też propozycją, która nabiera coraz większego rozmachu i widać, że sporo nauczycieli jest zadowolonych, że się podjęło takiego wyzwania, mianowicie SOK, czyli sprawnościowy OK. Jest to połączenie harcerstwa z ocenianiem kształtującym i to jest taki sposób oceniania, w który uczniowie świetnie wchodzą, a jednocześnie nauczyciel może naprawdę monitorować pracę uczniów i może dzięki SOK-owi oddać im część odpowiedzialności za proces uczenia się. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Wpis jest może dość długi, bo ponad 3 strony, ale można go czytać kawałkami, które Wam będą odpowiadały czas i wykorzystać te propozycje. Dziękuję bardzo.